Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam zaszczyt gościć Łukasza Weberęczyka z kanału, popularnego kanału na YouTubie Śmiem Wątpić. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o, ogólnie rzecz biorąc, Twojej działalności, ale także kontekście, który, można powiedzieć, no, w który to kontekst jest ta działalność wpisana, czyli szeroko rozumiany chyba nie wiem, jak to nazwać sceptycyzm, skoro śmiem wątpić. Tak jest, tak, tak. Więc może kilka słów o mnie i dlaczego, dlaczego sceptycyzm to jest dobre słowo do opisania tego fenomenu. Więc mój kanał poświęcony jest w głównej mierze filozofii, religii i wszystkiemu, wszystkiemu temu. Co można znaleźć pomiędzy. Jeżeli chodzi o słowo sceptycyzm, sceptyk, ono jest używane w kilku różnych wariantach i znaczeniach, powiedzmy. Jeden jest ten taki czysto filozoficzny i pyroński, powiedzmy. Nie o to mi chodzi, kiedy mówię, że ja, kiedy ja identyfikowałbym się jako sceptyk. Raczej sceptycyzm to jest co, coś, co widziałbym i pod czym podpisywałbym się kiedy myślimy o tym w tym sensie, w jakim używał tego słowa na przykład Carl Sagan, nie? czyli po prostu opierania się na dowodach krytycznego myślenia, zauważenia pewnego takiego komponentu tego, co Anglicy nazywają bias, nie? czyli pewnego uprzedzenia, pewnego niemożliwego do wyciągnięcia ze siebie takiego skłonienia w stronę faworyzowania naszych własnych... Uprzednio zastanych przekonań, które ktoś w nas wpoił, często z kompletnego przypadku geograficznego, i tak dalej. No jasne, czyli rozumiem, że nie przyjmujesz niczego na wiarę przysłowiową, ale potrzebujesz analizy, tak, no i empirii, żeby po prostu coś, jakiś, jakiś pogląd przyjąć. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że nasze spotkanie odbywa się dzięki Bartkowi naszemu wspólnemu patronowi, tu chciałbym serdecznie pozdrowić. Pozdrawiamy. Tak jest. Dzięki Ci, Bartku, za tę inicjatywę. No i tutaj trochę idąc dalej, można powiedzieć, że Twój, twój kanał, no śmiem wątpić tutaj, tak, sceptycyzm, jakiś racjonalizm, powiedzmy, ale sporo czasu poświęcasz na, mówiąc takim internetowym językiem, wyjaśnianie. Różnych takich no, katolickich, często takich, nawet turbokatolickich, powiedziałbym, internetowych celebrytów, czy internetowych po prostu mówców, może tutaj tak użyję tego słowa. I dlaczego właśnie tutaj te osoby, jak na przykład ksiądz Szymon Bańka, czy Dawid Myśler, na przykład, czy też ojciec Szóstak na celowniku u ciebie się znajdują? Mm -hmm. A, może zacznę tak, może zacznę tak. Zacznijmy od tego, czemu katolicyzm w pierwszej kolejności. Nie? Czyli oczywiście, kiedy ktoś para się taką aktywnością jak ja, to na drugi dzień zostaje w swoich komentarzach 100 komentarzy typu: A czemu nie, is nie islam? A czemu o muzułmanach nie powiesz czego? A czemu nie o Żydach? Nie? No i z mojego punktu widzenia to zdaje się dość oczywiste, ale jeżeli ktoś potrzebowałby wyjaśnienia, to oto one. Znalazłem się w takim, a nie innym kontekście, jeżeli chodzi o państwo, w którym żyję. To katolicka wiara i katolicy chcą wywierać swoje, powiedzmy, piętno czy też swoje wpływy, okazywać i wymuszać takie, a nie inne decyzje w Sejmie. Politycy często chwalą się, wręcz chwalą się swoim katolicyzmem, a kiedy jest podejrzenie, że katolikami w ogóle nie są, to nadal tam troszkę ściemniają, że no jednak coś tam są, nie? bo taki jest klimat w naszym państwie. Tak, tak wyglądały lata 90. i tak dalej. Nie, nie bez udziału katolicyzmu ta nasza poli polska polityka się tutaj rozgrywa. Więc katolicyzm uważam za istotny kulturowo, za mający przekład, przekładający się na to, jak wygląda nasze państwo. Przykładający się na to, jak postrzegani są ateiści, po prostu wiesz, jak wyjdziesz z domu, nie? I, i, A nie inne religie, nie? Dlatego właśnie tą religią się zajmuję. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne te persony, które tutaj wymieniłeś, szóstak jest, y, 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 y. może powiem tak. Szóstak to jest drugi najpopularniejszy katolicki kanał na świecie. Wow, nie tak, byłem tak. tego świadomy. Pierwszy jest tylko biskup Baron, który oczywiście mówi po angielsku, więc jest wyeksponowany na Australię, wiesz, Stany, Wielką Brytanię i tak dalej, nie? A tutaj w naszym malutkim zakąteczku polskim mamy drugi największy katolicki kanał wszechczasów na YouTubie, nie? No, To coś znaczy. Nie? To znaczy, że on ma wpływ na serca, na myślenie katolików w naszym kraju. A myślę, że łatwo doszukać się bardzo rażących błędów, jakie szóstak popełnia, jeżeli chodzi, jeżeli przystawimy jego tezy do tego, jak wiara katolicka ma wyglądać co do zasady. No więc to jest myślę, że. No, no i oczywiście myślę, że podstawą jest tutaj odkłamanie pewnego fałszu, który bo wiesz, może powiem to tak. Katolik, który chce być otwarty, katolik, który chce być nowoczesny, chce być progresywny, niekiedy chce przymknąć oko na wszystko to, na całą tą ogromną historię swojego kościoła, jaka jego poprzedza. Nie? Natomiast na odwrót jest w przypadku takiego człowieka jak ksiądz Szymon Bańka. On chce wrócić do tych czasów. Do tych starych, dobrych czasów, kiedy to, no cóż, może naparzali się ludzie mieczami co chwilę, ale przynajmniej wiara była czysta, a ludzie byli zobowiązani, żeby się jej trzymać i tak dalej. Oba te podejścia do wiary zdają mi się w pewnym sensie wybrakowane i rażąca jest pewna niespójność, która w obu tych przypadkach się pojawia. A ja próbując jakby obiektywnie podejść do pewnego doboru światopoglądowego, nie, bo myślę, że każdy człowiek stoi przed takim wyborem, kim ja tak naprawdę mam być, nie? czy ja mam się podpisać pod hinduizmem, nie? w końcu czemu sam przypadek, że ja nie urodziłem się w Indiach miałby dyktować, że ja na przykład wy, wy, powiem nie tej konkretnej religii, nie? Czemu, czy, czy ja mam wiesz, wyznawać bogów Którzy, wiesz, których oni wyznają, czy może powinienem być muzułmaninem, czy może powinienem być żydem, może, wiesz, jakoś przejść pewną konwersję tutaj w tą stronę, czy powinienem, może zdystansować się do wszystkich tych takich wielkich narracji religijnych, jakie się nam oferuje. Nie? No i myślę, że katolicyzm łatwo jest dość obnażyć jako, jako fałszywy właśnie z powodu tych, tych niespójności. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Zresztą w Kościele Katolickim pojawił się, Taki problem wraz z odkryciami geograficznymi, i nagle okazało się, że bardzo dużo ludzi na innych kontynentach żyje bez chrztu i żyło bez chrztu. No i jak to rozwiązać? Tak, ja. Były na ten temat dyskusje, ale powiedziałeś o podważaniu tak pewnych niespójności w katolicyzmie czy, i o dwóch takich, jakby biegunach tego katolicyzmu, które rzeczywiście są obecne z jednej strony tradycjonalizm, z drugiej strony taki, powiedzmy, postępowy katolicyzm. I czy to jest tak, że katolicyzm tak naprawdę to jest coś pośrodku i wtedy tej niespójności no, albo nie ma, albo jest najmniej niż na tych dwóch biegunach? Czy ogólnie według Ciebie katolicyzm niesie ze sobą jakąś niespójność? Pewnie jako ateista, jak rozumiem, tutaj no, nie podchodzisz jakoś bardzo Przychylnie do ogólnie wiary w tematy nadprzyrodzone, tak to ujmę, no ale tu nie chcę właśnie wybiegać w przód i, i pytanie o, o te bieguny katolicyzmu i o niespójność. Hmm. No więc zajrzyjmy najpierw do tego worka tradycjonalistycznego. Nie? Jestem pewien, że, że jest ci on dobrze znany, ponieważ tak jest. osoby takie jak Brown, nie? jak Bosak jak wszyscy, którzy podpisali się pod Konfederacją Gietrzwałcką, jak te wszystkie twarze, które widzimy na skrajnej prawicy. Oni właśnie chcą być tacy święci od papieża, obecnego papieża i dlatego jakby z dumą zaświadczają, że podpisują się pod tymi starymi dogmatami, tak jak kiedyś były rozumiane. A więc zajrzyjmy najpierw do tego worka. Katolicyzm, tak jak ustanowiano go, Sobór za soborem ma za sobą nieść taką, taką moc w rękach tego kleru katolickiego. Ma być moc ustanawiania, co tak naprawdę głosi katolicyzm. Oni raz za razem wykluczali pewne frakcje, pewne ludzi o innych poglądach, przez anatemy na przykład, nie? twierdząc, że nikt, kto na przykład wie, wierzy, no, weźmy jakiś przykład, nikt, kto, wie, kto nie wierzy w Trójce, nie? nie może nazywać się katolikiem. Nikt, nie pójdzie nie... do nieba. Tak, tak, no, w, w, wtedy tak to rozumiano. Nie? Yy, w, w, może raczej, powinniśmy żeby, żeby tradycjonaliści nie, nie chcieli nas punktować, to powinniśmy powiedzieć, m, że yy, jeżeli ktoś nie przystąpi do kościoła katolickiego, to yy, nie może być zbawiony. Extra Ecclesiam nula salus. Nie? Poza kościołem nie ma zbawienia. Tak ma brzmieć jeden dogmat, a jest to dogmat, jeden z papieży nazywał go dogmatem, właśnie. Następne tam dogmaty to właśnie to, że, że Jezus jest y, 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 zarówno człowiekiem, jak i Bogiem, jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, cokolwiek to ma znaczyć. Tak samo jak na przykład dogmatem jest to, że człowiek, jeżeli umiera wyłącznie w grzechu pierworodnym, jak na przykład każdy niemowlak, to od razu znajdzie się w piekle. Nie? I, i, I tego typu rzeczy. Nie? I te rzeczy uchwalano raz za razem. Potem mamy przeróżne wypowiedzi papieskie i w, potem w XIX wieku uchwalono, że jeżeli wypowiedź papieża nosi pewne znamiona, czyli jest wypowiedzią ex katedra, to każdy katolik winien w to wierzyć, i koniec, albo nie jest katolikiem. Nie? No i sprawa zaczyna się komplikować w naszych czasach. To znaczy, są ludzie, są ludzie, którzy jeszcze uczestniczyli w Soborze Watykańskim II i, i, i jakby byli świadkami wszystkich tych konsekwencji, które z niego wynikały. Mam na myśli to, że Kościół czując ten zapach tego otwartego, nowego świata, zaczął chcieć przychylać się w drugą stronę, chciał być bardziej, wiesz, żeby to nie było tak uciążliwe dla standardowego e Europejczyka żeby w ogóle egzystować i, i, i zobowiązywać się do tego swojego katolicyzmu, to pewne ustępstwa, oni po prostu musieli pójść na pewne ustępstwa. Nie? Jakoś dostosować się do świata, bo ten kościół przedsoborowy to chyba jedyne co robił, to potępiał to, co, co, tak jest, to, co tak dzieje się wokół. a No i ci tradycjonaliści to właściwie wchodzą w taką rolę. Tak, tak, tak. No i właśnie bardzo mocno krytykują te adiornamento, te otwarcie tak. się na ten świat... Nowoczesny. Wtedy ogłoszono, kiedy poczuto pewien pierwszy posmak tego, z czym łączy się to otwarcie na ten nowy świat, to ogłoszono herezją modernizm. Nie? Czyli to, to, to takie zjawisko, że kościół się to... zmienia, a kościół ma być niezmienny wedle Dokładnie, tak. I to obserwowano w przeróżnych kręgach. Nie filozofowie katolicy nagle chcieli zaśpiewać trochę inną śpiewkę. Krytycy tekstu, bibliści nagle zaczęli podchodzić do swojej roli bardziej naukowo. A jeżeli ktoś nie wie, do tego naprawdę można podchodzić bardzo naukowo, nie? do krytyki tekstu, która jest dziedziną w studiowania w Biblii. To, to jest nauka, nie? to jest po prostu nauka. I w pewnym momencie, wiesz, możesz odkryć, jeżeli studujesz, jeżeli masz potem do, pod swoją ręką takie zasoby, jak komputery, które swoje wiesz, analizy ci wyplują po prostu automatycznie, to zobaczysz, ile błędów jest w tych. Tych pismach świętych, nie? ile błędów w kopiowaniu miało miejsce, że tutaj dodano tekst, że ten nie może być nieomylny, bo tutaj ewidentnie ktoś, ktoś, wiesz, dodał cały, cały rozdział nie? do Ewangelii. Więc ci bibliści zaczęli bardziej tak otwarcie i liberalnie podchodzić. Do interpretowania tekstu Pisma Świętego. I to oczywiście wczes, wówczas papieżom absolutnie się nie spodobało, no i powstały te przy, przysięgi antymodernistyczne i podejście typu: Modernizm jest straszną herezją, najstraszniejszą, jak jest powiedziane w jednym tekście, którą absolutnie trzeba zwalczyć. Nie? No, mijają lata. Sobór Watykański II. Tak, tak. I nagle chcemy z tego wyjść. Nie? Nagle chcemy powiedzieć, że Żydzi może jednak są, mogą się zbawić. Nie? Może to jednak nie jest tak, że muzułmanie pójdą do piekła. Może to nie jest tak, że osoba poszukująca też pójdzie do piekła, nie, bo może tak jak już wspomniałeś, nie, te, te odkrycia, że, że są na wyspach Triobrianda, do których do, do, dotarliśmy po tysiącu tam, wiesz, sześciuset lat albo, albo więcej, okazuje się, że jest lud, który nie ma żadnego pojęcia o, o, o monoteizmie albo w ogóle teizmie standardowo, wiesz, sprecyzowanym, Y, y, że są inne ludy, że są nieodkryte ludy, do dzisiaj są nie, nieodkryte i z uncontacted tribes, nie? czyli takie y, 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 w, w Ameryce Południowej takie y, y, plemiona, z którymi tak naprawdę nikt nigdy się nie skontaktował w, w, w pewnym ścisłym sensie. No, pewnym, no, chodzi, o to mi, chodzi mi o to, że są osoby, które odchodziły od tego plemienia i na przykład opowiadały nam, jak jest w tym plemieniu ale samo to plemię nigdy nie spotkało się z cywilizacją. Nie? No tak, Bóg byłby bardzo ukrutny, gdyby skazywał tych ludzi na piekło. <laughs> Oczywiście, dokładnie. No więc trzeba było wymyśleć nowe odpowiedzi, nie? że nagle jest ekumenizm, nie? czyli możemy jednak się modlić, z... nagle papież Franciszek może się modlić u boku muzułmanina, co było kompletną, po prostu nie do pomyślenia niegdyś. Nie? Nagle, nagle papież Franciszek może uczestniczyć w rytuale yy, odprawianym przez Indian, yy, czy też jak to by inni chcieli, Native Americans, rdzennych Amerykanów yy, z Kanady, nie rdzennych Kanadyjczyków w tym przypadku, yy, kładąc swoją rękę na serce, yy, 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 trwając w pewnej ciszy, modląc się do jakichś duchów i matki ziemi, lub błogosławiąc y, y, figurkę paciamamy. Dawid ca... Myślor mówił, że to bluźnierstwo. No, 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 tak, no bo w, w ścisłym sensie y, 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 to jest herezja. Nie? Są teksty y, wypowiedzi papieży lub y, wypowiedzi ważnych biskupów, które po prostu wskazują na to, że no, tak nie można po prostu. Nie? Y, 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 już na pewno, wiecz, wiesz, w katolicyzmie jest tak, że należy się też, mimo że rzecz na przykład nie jest sprecyzowana ex cathedra, czyli nie jest określona jako nieomylna, autorytetem papieża, żeby wypowiada wypowiadać się w sposób nieomylny, to jednak katolik winien jest okazać taką, taką, taką po takie posłuszeństwo wobec nauczania zwyczajnego, czyli tego co, papieża. Nie? Czyli tego, co on po prostu sobie powie podczas jednych, z, wiesz, w jednej, jakiejś encyklice, w jakiejś bulli, po prostu zaświadczy, jeżeli rzecz dotyczy wiary lub obyczajów lub moralności. A takich wypowiedzi jest mnóstwo. Nie? I, I mamy ich wiesz, 1900 lat w takich wypowiedzi, które są kompletnie wiesz, z dzisiejszej perspektywy patrząc, tradycjonalistyczne, konserwatywne, nie do pomyślenia przez otwartych katolików. A jednak katolik winien się, się z tego słuchać. Nie? I, I tak samo, a już, już na pewno powinien się słuchać wszystkich tych dogmatycznie ustalonych rzeczy na soborach i, i wypowiedzi papieskich, które noszą znamienia wypowiedzi ekskatedra. Tego nowocześni katolicy po prostu nie robią. Nie? Jeżeli zajrzymy do świata katolickiego, na przykład w Niemczech, nie? to nagle zobaczymy, że to nie szóstak tak jest tym otwartym katolikiem, tylko, że wiesz, nagle zobaczymy kościoły, które mają na sobie wywieszone flagi LGBT, nie? które są otwarte na osoby transseksualne, którzy na, na tej swojej drodze synodalnej chcą, żeby, żeby kobiety mogły być kapłanami. Nie? To wszystko jeszcze wczoraj było nie do pomyślenia i było herezją modernizmu. I ja jestem w stanie wczuć się w tego, przynajmniej z tej perspektywy, tego księdza Bańkę lub Dawida Mysiora. Że oni widzą to jako kompletnie oburzające, że ich wiara jest podmieniana. Nie? Bo oczywiście ludzie, tacy jak Franciszek, powołują się na dokładnie ten sam, do, do, dokładnie ten sam zestaw trików. Nie? Czyli, o, ja jestem papieżem, ja jestem częścią tego najważniejszego magisterium. Ja ci powiem, jaka ma wyglądać Twoja wiara. Nie? Tak, I ona ma po prostu być trochę bardziej otwarta, mówi tak. ekskatedra Franciszek. No, może nie przesadzajmy, że ekskatedra, ale mówi to jako nauczenie zwyczajne już na pewno, nie? ale to jest dokładnie sprzeczne z tym, co zalacali wszyscy inni papieże. Nie? I dlaczego jednego papieża mielibyśmy faworyzować nad jakimkolwiek innym. Nie? I ta wiara była w miarę spójna do czasów soboru watykańskiego drugiego w, 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 w dół, nie? czyli w w kierując się w czasy przeszłe. Teraz tak nie jest. Czyli ta wiara katolicka do Soboru Watykańskiego II no mówisz, że była spójna, ale jednocześnie no, mało życiowa, powiedzmy, mało dostosowana do zmieniającego się świata i ten Kościół, wbrew chyba wyobrażeniom tradycjonalistów, katolicki, przedsoborowy, no, nie miałby wielkich szans na zdobycie jakiegoś rządu dusz następnego, powiedzmy, gdyby jakiejś zmiany nie nastąpiły. Z drugiej strony, mówisz, o nowoczesnych katolikach, o otwartych katolikach, którzy tą swoją za tę otwartość płacą jakby działaniem czy wiarą trochę sprzecz sprzeczną z tym czym tak naprawdę jest katolicyzm. To trochę można się pogubić, to co z tym właściwie katolicyzmem tutaj się dzieje? Tak zapytam. Tak, no, zgadzam się z tym co powiedziałeś. Myślę, że receptą jeżeli mamy podejść do tego światopoglądowo, czy po prostu spróbować zdecydować, czy katolicyzm jako taki jest po prostu prawdziwą religią, to moja recepta brzmi: porzucić katolicyzm, bo nie jest. <grywa> ale jeżeli teraz pomyślimy, chwila, uciekłam, myślę teraz. Pomyślimy, ale radykał, co mój? <grywa> <grywa> tak. Więc mówiliśmy o tym nowoczesnym. No tak, nowoczesny katolicyzm i tradycjonalistyczny katolicyzm i... Zadałeś jedno pytanie, które mi teraz kompletnie ubiegło. Co, co dzieje się z tym katolicyzmem? czy on tak naprawdę dziś jest? Hmm. Znaczy, więc zaczynając od tej myśli, hmm. że co by, Załóżmy tak, wiesz, wyobraźmy sobie taki alternatywną rzeczywistość, w której katolicy rzeczywiście... Nie próbują się dostosować do świata. Nie? Są pewne wskazówki z historii, które mogłyby nam zasugerować, że to by źle poszło. Nie? Znaczy, przede wszystkim myślę, że pewną, yy, pewną. Na przykład, czemu judaizm nie jest uniwersalistyczny i czemu nie sprzedał się na wszystkie inne narody? Nie? Yy, no, yy, chrześcijaństwo ma wbudowaną taką, taką w siebie taką, taki nurt, nie? Albo taką myśl, że trzeba ewangelizować, trzeba iść w przód i trzeba głosić innym tą dobrą na winę. Ale też, jeżeli porównamy sobie judaizm i chrześcijaństwo, to zauważymy, że jest mnóstwo takich przyzwoleń, że na przykład chrześcijanin nie musi już stosować się do, do tych przepisów wszystkich na temat jedzenia. Nie? To, to sprawia, że jest większe dostosowanie do świata, że jest łatwiej być komuś chrześcijaninem. Nie? Tak samo na przykład nie musisz być już obrzezany, jeżeli jesteś chrześcijaninem w, w, w porównaniu do Żyda. Nie? Więc znów łatwiej jest, nabieramy większą garścią z tej, z tej populacji, dla której to może być oferta światopoglądowa. Nie? Myślę, że być może tak jest wiesz, w XXI wieku, kiedy, kiedy ludzie chcą być otwarci na osoby LGBT, kiedy chcą wiesz, zdecydować, czy Teraz jest czas na to, żeby urodzić dziecko, czy nie. Mówię, mówię o, o, wiesz, o, o przerywaniu ciąży i tak dalej. Mm. Jasne. To ateisty... Ale powie... mhm. Powiedziałeś tutaj no, taką radykalną rzecz i tu chciałbym podrążyć to, żeby porzucić katolicyzm, czyli no co, tutaj Łukasz Wybrańczyk, wojujący ateista, ateusz, który wojuje z religią, tak trochę oczywiście tu z przymrużeniem oka, to mówię, ale no wiesz, bo znam wielu, ja jestem osobiście ateistą, stałem się ateistą i to dla mnie, no, może nie było jakieś tam wybawienie, to za duże słowo, ale jakiś etap osobiście, który uważam za powiedzmy wyższy niż wcześniej, takie uświadomienie sobie po prostu ateistyczne. I, i okej, okay, dobrze mi z tym, no ale znam wielu ludzi, którzy są otwartymi ludźmi, którzy nie są radykałami wbrew pozorom, ale są katolikami takimi otwartymi. No i jak powiemy im: Słuchaj, ale ty tutaj, no, nie, niespójność jakąś, wierz w jakąś niespójność, twoja religia jest niespójna, no to oni raczej tak, mam, że machną ręką i powiedzą: A to tam już w tych czasach nie jest istotne ważne jest miłosierdzie, a nie tam jakieś przepisy i jacyś papieży, którzy kiedyś coś mówili, no to dlaczego oni mieliby porzucać katolicyzm? Okej, okay, no myślę, że osoba, którą tutaj opisałeś nie jest nie tyle mm, otwartym katolikiem, co takim katolikiem bezobjawowym hmm. często. To, to są ludzie, którzy znaleźli się w pewnym w, w, trzeba, znaczy raz, że trzeba ocenić stopień ich zaangażowania Niekiedy on jest żaden, nie? i też myślę, że domyślny sposób przeżywania życia przez Polaka jest właśnie taki, że tych, tych głębokich pytań nie? na temat tego, czy nauki Jezusa są prawdziwe, nie? I, a jak tak, to jak one brzmią. Nie? Bo zauważ, że jakby typowy katolik po prostu dostaje to w pewnym sensie na tacy od księdza, tak przetworzone. Przeżarte i wyplute, i, i, i oni dostają tą taką, wiesz, z którejś tam ręki przekaz na temat tego, co niby jest w tej Biblii, co jest tak, na, tak naprawdę zawartością naszej wiary, do czego ja mam się stosować, nie? I, 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 i wiesz, jak to niekiedy prezentuje Karol Fiałkowski: Księża udają, że, że wszyscy są tutaj katolikami w tym kościele, a. a mm, może nie, nie nie chcę tutaj błędnie zacytować Karola, więc może zostawmy tą myśl. Ale rozumiem, że katolicy udają, że są katolikami, tak? Ale ważne, że dają na tacy, no i to się wszystko jakoś kręci, mimo że jakbyśmy podrążyli, to się okazuje, że to wszystko jest troszkę na pokaz. Tak, tak, tak. No i no jest pewnym takim. Wiesz, przyjdź może w swojej głowie. Do, czy byłeś bierzmowany być może? Nie. Aha, no ja byłem, nie? I, I mogę ci powiedzieć, że wiesz... Ja powiem, tak, taka ciekawostka, nie byłem nawet ochrzczony. O proszę, o proszę. A ja słyszałem w jednym materiale, że ty w pewnym momencie swojego życia, wiesz, kiedy, no wiadomo o którym, nie? Jakby <śm> y y y y y opowiadałeś się po stronie właśnie chrześcijaństwa i takiego rozumianego raczej na modłę naszego konfederaty. Tak. Czy to prawda? Tak, tak. Ja jeszcze występowałem z takim w takiej bluzie chodziłem z Dużym Krzyżem. To co prawda nie był krzyż w domyśle, znaczy krzyż ogólnie jest chrześcijański, ale to była taka manifestacja też patriotyczna, trochę no, antysystemowa. Ja to rozumiałem jako a wszyscy są powiedzmy w mainstreamie przeciwko, to ja będę za, tak trochę przekornie. I ogólnie miałem w sobie jakąś wiarę, nawet uczyłem się, bo tam jeden z księży powiedział, że. Po łacinie, że szatan nie lubi łaciny. To jest język tego tradycyjnego kościoła. No i ja się uczyłem modlitw po łacinie i sobie odmawiałem codziennie. Taka była moja forma duchowości. No, pamiętam, że chciałem się ościć, hmm. ale jakoś tego nie zrobiłem, bo no, już miałem jakieś takie powody. Powiedzmy, być może z jakiegoś lenistwa No i cieszę się jednak, że tego nie zrobiłem. Ale jakby tak, jeśli chodzi o formację quasi duchową, duchowo-polityczną, to funkcjonowałem w takim dosyć radykalnym środowisku lefebrystów. I, no I tak to było właśnie u mnie. Później przeszedłem na, poz na pozycję ateistyczne i właściwie moje wyjście ze skrajnej prawicy to zaczęło się od właśnie ateizmu. Kiedy zobaczyłem sobie, że ludzie, którzy... Wierzą w rzeczy, których nie ma, to bardzo często, a właściwie w 100% no w przypadku mojego środowiska, są też katolikami, a czasem radykalnymi katolikami, i zacząłem tak się nad tym zastanawiać. No i doszedłem do określonych wniosków, które spowodowały określone decyzje. Jasne, jasne, rozumiem. Tak dygresyjnie mówiąc. Powiem, że, że słyszałem już podobne yy, yy, historie, nie? w tym sensie, że. Znaczy być może jestem tutaj słabym źródłem do pobierania takich informacji, bo ja oczywiście, jako że zajmuję się religią, to przyjdą do mnie ludzie, którzy, którzy przeżyli właśnie dość mocną historię, jeżeli chodzi o, o religię. Ale tak, słyszałem ludzi, że, że właśnie dekonstrukcja całego tego podejścia, powiedzmy, skrajnie prawackiego, zaczęła się właśnie od tej cegiełki wyrwania, wyrwania tej cegiełki religijności. Nie? Ale tak, a tutaj chciałbym jeszcze dopytać, bo powiedziałeś o Karolu Fiałkowskim i on, pamiętam, postawił w jednym z nagrań taką tezę, że, to chyba było z doktorem Napierałą w rozmowie, że przez właśnie to, że ten polski katolicyzm jest taki pozorny, taki trochę sprzeczny wewnętrznie, a jednocześnie akceptowalna jest ta sprzeczność, to wedle Karola Fiałkowskiego... Negatywnie wpływa na taką ogólną moralność, bo jesteśmy w stanie, skoro jesteśmy w stanie przymknąć oko tak, jako ogólnie Polacy katolicy, że no, ta nasza wiara jest w pewnych momentach niespójna, no to przenosimy to powiedzmy na inne płaszczyzny naszego życia. Takie przymykanie oczu, i tak w sumie na wszystko no, mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej, ale wiadomo, chodzi o ogół Polaków, troszkę uogólniając. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Hmm. No cóż, znaczy, zacznijmy od tego. Oczywiście zgadzam się, że yy, yy, i tak uważam, że, że to podejście takie letnie, nie? teoretycznie to, yy, co Jezus najbardziej ganił ze wszystkich podejść, no w Rosji, nie? Jest, yy, jest po prostu domyślnym sposobem przeżywania religijności w Polsce. I to nie tylko domyślnym, ale absolutnie wiesz, myślę, że gdzieś. Około 90% ludzi, którzy o, o, siebie identyfikują się jako katolicy, tak właśnie do tego podchodzą. Nie? Właśnie yy, sytuacją, którą chciałam się powołać, nie, jeżeli chodzi o to bierzmowanie. Yy, dzieci, które są bierzmowane, yy, teoretycznie bierzmowanie ma, ma, jest pewien takim rytuałem, gdzie stajesz się prawdziwym obrońcą wiary katolickiej. Nie? Jesteś, jesteś apologetą jej zobowiązujesz się całym sercem do tego, a w, a w praktyce wygląda to tak, że dzieciaki se myślą no będę miał trzecie imię, będę, będę tam miał na trzecie cyryl albo metody. <śmiech> <śmiech> to jest niezłe. No i wybierają se, śmieją się do siebie przez chwilę i, i tyle z tego jest. Tak samo jeżeli chodzi o śluby. Nie? Czy, czy, czy księża naprawdę uważają, że te, te osoby, które się tam zobowiązują, że ich dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej, jeżeli tylko przyjdzie na świat, nie, o to mają się starać, że to naprawdę się stanie, że kiedy oni przysięgają na Trójce, to to jest dla nich, wiesz, naprawdę zobowiązująca, kompletnie przysięga. Czy może raczej ludzie naoglądali się hollywoodzkich filmów, w których są białe, wielkie suknie i jest taki tak fajny rytuał, że idziesz po tym wiesz, tym przejściu między ławeczkami. I tego tak naprawdę chcą. Nie? Często sami, często sami księża przecież nie przestrzegają tego, co przysięgali, chociażby tutaj wspominając o celibacie, więc mam, że zdają sobie, powinni zdawać sobie sprawę, że to trochę może być nie zawsze przestrzegane. Tak, tak. I też ludzie jakby próbują wymagać tego od księży. Nie? Oni się. Nie wiem, czy, czy byłeś kiedyś w takiej rozmowie, wśród moich przyjaciół to się też zdarza. Mm, że jakby rozpoznawane, że jest, że, że jest, ten fajny ksiądz, który jest w tej parafii, on nie robi problemów. Nie? On nie będzie od ciebie wymagał. On nie będzie od ciebie wymagał tego, co powinno się wymagać tak naprawdę od człowieka, który siebie identy identyfikuje się jako katolik. Nie? Ile przecież wiesz, uczęszczanie w, w niedzielę na msze to jest to jest po prostu nakaz. Nie? Grzech, to, to jest grzech, jeżeli ktoś tego nie robi. Nie? Tymczasem, jeżeli przeanalizuje się dane na temat wiesz, komunikantes, dominikantes itd., to się okazuje, że, że, że malutki odcinek, malutka grupka tego tych ludzi, którzy mówią o sobie, że są katolikami, chodzą co niedzielę do kościoła. Czy to nie jest dziwne? I czy to się nie przekłada na, na nasze codzienne wybory, że, że te takie duże decyzje, nie? jak Karol mówi, że te takie duże decyzje w życiu, które to mają być znaczące, są tak y, 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 na odwal robione. Nie? Y, 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 z takim trochę, trochę takimi dwoma skrzyżowanymi palcami za, y, y, za plecami. Nie? Czy Twoim zdaniem, katolicyzm może mieć jakiś pozytywny wpływ na człowieka? No czasem mamy takie przypadki, kiedy ktoś, no nie tylko za sprawą katolicyzmu, ale ogólnie chrześcijaństwa, wiary w Jezusa, wychodzi z nałogów, wychodzi z jakichś takich, no, no właśnie, trudnych momentów. Ale tak zapytam Ciebie, czy uważasz, że czy katolicyzm może też jakoś pozytywnie na człowieka wpływać, czy widzisz to tylko z takiej negatywnej perspektywy? Nie, jak najbardziej. Uważam, że, że może, że może. Wręcz yy... Wiesz, możemy podejść do tego w praktyczny sposób lub filozoficzny. Zajrzyjmy do tego praktycznego worka. No oczywiście, ja znałem ludzi sam, którzy mi powiedzieli, że wyrwali się z nałogu dzięki chrześcijaństwu. Raz podeszła do mnie na, na takim spotkaniu z Joshem McDowellem, sam kiedy człowiek w tłumie usłyszał, że ja wyrażam jakieś wątpliwości wobec materiału, który gość wygłosił. To podszedł do mnie i powiedział, że, że chrześcijaństwo mu życie uratowało, że on tutaj ma pierścień, teraz ma żonę prawdziwą, teraz nie jest, w, wiesz, w nałogu, on był w więzieniu kiedyś, teraz ma grupę, wiesz, którą może się porozumieć. Ma, ma, wiesz. I też zauważ, że, że też w, często tak w środowiskach protestanckich jest, ale założy się, że w niektórych katolickich też tak jest, że z chwilą, kiedy angażujesz się w, w, w pewne obowiązki okołokościelne, to nagle dodaje ci się, wiesz, jakby 15 przyjaciół za jednym stryknięciem. Bo po prostu tam jest grupa 15 ludzi, którzy zajmują się tym kościołem, i ty teraz widzą, widzą ciebie jakiego, jako takiego współbrata, nie? który regularnie na, na, zaczyna, wiesz, udzielać się w tej, w tej społeczności. I, I oni też mają taką ideologię związaną z wybaczaniem, nie? Z, z tym, że Jezus jakby, jest taka piosenka: Jesus washed me white as snow, nie? że Jezus y, 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 tak mnie wyczyścił, że jestem teraz biały jak śnieg, nie? że wszystkie te grzechy są zapomniane przez pana Jezusa, dlaczego ja miał, jako, jako współkatolik miałbym traktować go inaczej? I to daje takie poczucie wybaczenia. Które, które człowiek niekiedy bardzo go oczekuje. Jeżeli ma coś, na przykład, jeżeli w swoim przeszłym życiu miał coś bardzo poważnego na sumieniu, to niekiedy może być, wiesz, jakieś jedyne wyjście z jego perspektywy, nie? że nic innego nie przynosi mu tej ulgi, w tym poczuciu, że no. wiesz, kogoś zabiłem, kogoś pobiłem, komuś zrobiłem ogromną krzywdę, kogoś okradłem i teraz nie mam, nie mam jak oddać. Nie? Ale jeżeli to jest grzech wybaczony, i, i to u najwyż, naj, wiesz, najbardziej, w najwyższej wiesz, instancji. Tak jest, dokładnie. To nagle możesz bardzo wiesz, pozytywną myśl pomyśleć o samym sobie. Nie? Ale jeżeli myśląc teraz filozoficznie troszeczkę z, z filozofią Tomasza Zakwinu przyszła też taka idea, żeby filozofię Arystotelesa przepisać na modłę katolicką. A tam jest w filozofii Arystotelesa jest, jest sporo głupot, ale jest też mnóstwo pięknych rzeczy. Nie samo i taki, które są, wiesz, które powinno się ludziom opowiadać, według mnie, dzisiaj, w XXI wieku. Nie? Jak cnoty, jak to, że. No że, że... Polecamy etykę nikomachejską przeczytać. Tak jest, tak. Hmm, że, można, że, że odwaga jest pewnym środkiem. Jest cnotą, czyli pomiędzy dwoma vices, hmm, nie? wadami. Nie? Że można być zbyt tchórzliwym, ale można być też zbyt, zbyt lekkomyślnym. Można za dużo wydawać kasy, a można za mało. Nie? Można zbyt dużo czasu na coś poświęcać, można za, za mało. I z tym złotym środkiem człowiek winien wypracować sobie te, 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 te cnoty, które są pewnym punktem pośrodku dwóch wad. Dzięki temu będzie nagle, wiesz, może nagle zostać dobrym przyjacielem, dobrym mężem, być, wiesz, charitable, dawać na, na organizacje dobroczynne, ale też w dobrej proporcji. Nie? Wiedzieć, kiedy zachować się agresywnie, bo niekiedy trzeba. Niekiedy trzeba drugiemu człowiekowi na przykład życie ratować i tak dalej. Wie, no kiedy agresja jest bez sensu. Nie? Ale do czego zmierzasz w kontekście Tomaszek. Tak, i te wszystkie cnoty zostały zaadaptowane do, do etyki katolickiej z mniejszym lub większym sukcesem. Zdaje się, że akwinata dodał trzy swoje własne cnoty, takie, takie kościelne, nie? jak wiara, tam nadzieja. Nie musimy się tam szczególnie przejmować, ale te podejście wypracowania w sobie takiego charakteru, który będzie sprawiał, że każdy następny dobry uczynek przyjdzie nam trochę łatwiej. Nie? To jest tak, taka łatw łatwość w podejmowaniu dobrego wyboru, nie? którą trzeba pielęgnować. To jest kurwa trudne, nie? <laughs> żeby wypracować w sobie taki charakter. To katolicy podkreślają i myślę, że to jest, to jest piękne. No właśnie, tylko w kontekście tego, co wcześniej mówiliśmy, to czy nie kończy się na samym podkreślaniu. Bo <laughs> no, no. Można to... by taki wniosek wysnuć również. Następnym problemem jest to, że oczywiście wiesz. Ten człowiek idealny, który widzi w każdej sytuacji jakieś przejście pomiędzy nie? i jest w stanie wyważyć, co zrobić w danej sytuacji, ta etyka, etyka cnót, nijak się ma do etyki zasad, a dokładnie to jest serwowane nam w Nowym i Starym Testamencie. Nie zabijaj, nie, <ścoughs> nie kradnij. Nie? A człowiek idealny na modły Arystotelesa wiedziałby, kiedy ukraść, jeżeli ma to mieć najlepsze możliwe skutki. Nie. Wiedziałby, załóżmy taka kradzież jak Robin Hood, nie? Albo jeżeli, jeżeli zaraz je ukradnę, to cały wszechświat świat wybuchnie, nie? Dajmy łatwy przykład do myślenia o tym. Że po prostu są takie chwile, kiedy należy te wszystkie zasady wyrzucić do kibla, nie? Chcę zapytać ciebie o twoją prognozę odnośnie katolicyzmu. No dzisiaj o tym mówimy. Bo często słyszy się, że Przewiduje się w Polsce scenariusz irlandzki, że no, po prostu następne pokolenie będzie bardzo negatywnie do katolicyzmu nastawione i nadejdą ogromne zmiany. Do końca nie jestem przekonany, czy akurat u nas ze względów takich też pewnych różnic pomiędzy Polską jednak a Irlandią w tym katolicyzmie, no ale też takie prognozy się pojawiają. Niektórzy mówią, że to będzie bardziej stopniowe. Jaki scenariusz wybierzemy, to i tak możemy powiedzieć, że katolicyzm w Polsce, no może nie znika, ale zwłaszcza jeśli chodzi o młode pokolenie, to zmniejsza się oddziaływanie katolicyzmu i to bardzo szybko, coraz mniej nowych powołań. Młodzież dziś chyba nie garnie się aż tak jak kiedyś. Oczywiście to też należy różnicować tam, jeśli chodzi o konkretne regiony i tak dalej, no ale właśnie tutaj. Co sądzisz, jak to będzie? Czy czeka nas jakaś gwałtowna sekularyzacja? Czy może tak jak mówi profesor Stanisław Obirek o postsekularyzacji, o postsekularyzmie, czyli że no jakoś musimy i ateiści, i katolicy się ze sobą dogadać, no bo chyba nie będzie tak, że nagle katolicy znikną i przestaną chcieć oddziaływać na społeczeństwo, czy na prawo, czy na ustrój. Z drugiej strony no, ateistów też przybywa, więc jakoś tutaj, żeby uniknąć, nie wiem, powiedzmy, wojny religijnej, musimy się dogadać, co o tym myślisz. Jasne, rozumiem. No cóż, ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą w tej kwestii, ale powiem, że jeżeli przesłuchamy jakąkolwiek wypowiedź, jaką Terlikowski. Jakiej Terlikowski wywiadów, jakim się udzielił, lub wypowiedzi, jaką opublikował przez, wiesz, nawet przed koronawirusem, to wszystkie jego przewidywania skłaniają, oparte na danych, które często cytuję, więc tutaj uważam Terlikowskiego za, za rzetelne źródło. Wszystkie jego przewidywania skłaniają się w tą stronę, że cięży będzie tyle, co kot napłakał, zakonnic będzie tyle, co kot napłakał a wszelka tendencja w najnowszych pokoleniach, nie? Gen Z i tak dalej, kieruje się w dół. Natomiast jak to będzie, wiesz, można sobie wyobrazić wiele scenariuszy, jak na przykład taki, który słyszałem, jak, chyba nawet też z ust że po prostu księża będą sprowadzani, nie? na przykład z Afryki, gdzie kwitnie religijność, nie? Zresztą religijność ogólnoświatowo rzecz biorąc rośnie. Nie? To też jest to u... ciekawe. Tak, tak. U nas w Europie jest tak, że się sekularyzujemy. U nas w Polsce to już w ogóle nie? Kiedyś chyba my i Japonia byliśmy na, w światowej czołówce, jeżeli chodzi o pręd o, o szybkość, z jaką się laicyzujemy. Nie? No i to, to nam podpowiada, że nasz świat za 20 lat. Będzie wyglądał bardziej laicko niż teraz. Ale do jakiego stopnia, tego nie jestem w stanie za bardzo ocenić. Myślę, że katolicyzm. Na najbliższe 30 lat nie wróżę, żeby była taka, taka, wiesz, taka sytuacja, że nagle w Sejmie nie będzie dużej, dość dużej grupki, która będzie opowiadała się za katolickością i szczyciła tym i próbowała punkty. U swojego katolickiego elektoratu na tym zebrać. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że jesteś ateistą. Nie myliłem się, rozumiem. Jestem ateistą. Powiedz, jak doszedłeś do tego, bo jednocześnie byłeś bierzmowany, jak rozumiem, byłeś wychowywany w bądź co bądź wierze katolickiej, przynajmniej formalnie. I czy to był u ciebie jakiś punkt, czy proces? Jak to było? To był wieloletni proces. Skłania... Wchodziły tutaj przeróżne komponenty. No, może spróbuję po łebkach powiedzieć, jak to, jak to wyglądało. Więc, tak, urodziłem się w rodzinie, która była tak marginalnie katolicka, ale oczywiście zostałem oszczony. Byłem też bierzmowany. Chodziłem. W pewnych momentach nawet jak na przykład byłem z babcią, to chodziłem co niedzielę do kościoła. Więc, po stronie jednej z moich babci, ta religijność jest, jest zresztą dość mocna. W pewnym momencie, kiedy już byłem tak dziewiętnastolatkiem, osiemnastolatkiem, zacząłem mocniej się tym interesować. Zacząłem sobie stawiać takiego małego Chrystusa koło łóżka modliłem się codziennie, wstąpiłem do, do chóru gospelowego. To też nie jest tak, że ten chór gospelowy był przesiąknięty religijnością ze wszystkich stron, bo śpiewaliśmy też piosenki, które były świeckie, ale bardzo dużo... Fajna sprawa takich chór gospelowy. To była niesamowita sprawa. Ja kochałem tych ludzi, kochałem tam występować, kochałem śpiewać, kochałem śpiewać o Bogu. Nie? czułem, że mogę wyrazić moją wdzięczność wobec Boga w wszystkich tych piosenkach. Byłem niekiedy tam wybierany jako solista, więc to mnie cieszyło też. To był kawał ogromnie ekscytującego czasu. Nie? Naprawdę nie mam żadnego negatywnego wspomnienia z tamtych czasów, oprócz tego, że że, wiesz, że, że jestem świadom, że Pomimo, że nie, to, to nie działało tak dla wszystkich członków tego chóru, ale dla mnie tak to działało, że, że z każdą jakby piosenką wyśpiewano o Jezusie. Yy, 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 myślałem coraz więcej na ten temat, yy, yy, chociaż to ostatecznie doprowadziło do mojej dekonwersji, że tak powiem. Nie? Czyli na początku podchodziłem do tego w, taki wyrywkowy sposób, czytałem wiesz, wersety, głównie te, które podrzucili mnie, mi pastorzy, którzy przy okazji byli protestanccy w ogromnej y, ilości, nie, jak to y, y, gospel przypiewany przez, y, wiesz, czarnoskórych w USA, y, oni, wiesz, powoływali się na konkretne wersety, więc ja sobie sprawdzałem w Biblii i cieszyłem się tym, bo to były zawsze dobrane tak wersety, że były najbardziej pozytywne, optymistyczne i w ogóle fajne, nie, i chciało się żyć dalej, byłeś zainspirowany do dalszej, dalszej roboty i tak dalej ale zapoznałem się, z, 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 przez kompletny przypadek wpadłem na iluzjonistę, który się nazywał Darren Brown i jako, że on, moja duchowość wtedy, czy też religijność była ufundowana na takich przeżyciach emocjonalnych, których na przykład doświadczałem śpiewając, nie? I nie umiałem sobie wytłumaczyć tych emocji, tych wybuchów emocji, tych, tych, tych takich uniesień inaczej niż przez, przez pewną, wiesz, ingerencję, duchy, ingerencję ducha świętego, nie? Natomiast Deren Brown pokazał, uświadomił mi, że przeróżne stany emocjonalne są możliwe do wywołania przez czystą siłę sugestii. Nie? Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, to byłem dość przejęty i sprawdzałem coraz więcej materiałów od Derena Browna i w końcu wpadłem na jego rozmowę z Richardem Dawkinsem nie? i przeczytałem jego książkę, a potem wszystkie, wszystkie książki tych czterech jeźdźców pamiętam, że głównie materiał Sama Harisa był dla mnie, wiesz, przerzucił mi do góry nogami kilka kwestii, no i wtedy już było za późno, bo ci, ci panowie, ci cztery jeźdźcy ateizmu, jak się ich niekiedy określa, wszyscy podkreślają ten aspekt krytycznego myślenia, tego, żebyśmy podchodzili do, do kwestii, wszelkich kwestii naszych poglądów w sposób naukowy. Nie? Czyli próboli, próbowali jak to tylko możliwe wyzbyć się naszego uprzedzenia, spojrzeć na to w sposób globalny, ocenić dowody, ocenić prostotę, kierować się brzytwą Okama, wzorować się na nauce, nie? na procesie naukowym. No i wtedy to już było za późno. Bo chociaż, chociaż sam próbowałem wynaleźć taką apologetykę, która odpowiedziałaby na te wszystkie zarzuty ateistów, z którymi się, z którymi z poglądami, których się konfrontowałem, to zawsze dalsze badanie, przynajmniej w mojej ocenie, obnażało niedociągnięcia tych argumentów apologetycznych. No i myślę, że tak jest do dzisiaj. Zbadałem dziesiątki, setki mówców, którzy starali się wykazać dla mnie, że Bóg istnieje, i wszelką argumentację tego typu oceniam jako bardzo słabo. Ani jeden, ani jeden Ciebie nie przekonał to jest też w jakiejś mierze symptomatyczne, że ten ateizm zaczął się od krytycznego myślenia I, i to daje do myślenia powiedzmy tak ale no jeśli chodzi o ateizm to jak rozmawiam z niektórymi ludźmi wierzącymi to mówią mi, no jak Ty możesz być ateistą czy co według Ciebie po śmierci nic nie ma nie ma zbawienia, nie ma Jakiegoś życia po śmierci to jest coś strasznego. No i faktycznie, jak tak człowiek pomyśli o tym, że nasze życie jest skończone, że przejdziemy po prostu w niebyt i tyle, to może to być ciężkie i jest to myśl, tak. która może być ciężka i właściwie ona jest ciężka. Jak do tego podchodzisz i, i jak to powiedzmy przyjąłeś ten, ten moment, bo na pewno jakiś ten moment nastąpił. Yy, tak jest. Więc po pierwsze yy, potwierdzam, yy, ateizm nie oferuje tutaj najmniejszej pociechy. Ale światopoglądy nie są od tego, żeby oferować pociechy. W, w moim uznaniu to, co winni, pytania, które sobie winniśmy zadać, yy, brzmią jaki jest naprawdę? Jaka jest rzeczywistość, w której się znaleźliśmy? Yy, niekiedy odpowiedzi bywają gorzkie. Yy, tylko w filmach nie wszystko kończy się kolorowo i żyli długo i szczęśliwie. Yy, chociaż Słowa, jeżeli długo i szczęśliwie, też zdają się podkreślać, że, że to życie jednak miało kres. <laughs> Więc y, 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 czy, czy ja jestem w stanie zaoferować jakąś tu pociechę? No cóż, y, albo czy sam pocieszam się y, czymkolwiek? Y, chyba nie, <laughs> ale myślę, że życie można przeżyć dobrze lub źle. I na tym powinniśmy się, powinniśmy się skupić, nie? żeby uczynić nasze życie sensownym wtedy, kiedy jeszcze te momenty naszego życia świadomego tykają. I możemy wyjść. Poza nasze życie pewnym zrozumieniem. Nie? W tym sensie, że możemy zostawić coś dla bliskich, możemy zostawić coś intelektualnie rzecz biorąc, nie? Jak, jako pewien mem, pewną ideę, pewien pomysł. Wiesz, idea liberalizmu, idea krytycznego myślenia, to jest coś, co, co nas transcenduje. To jeżeli ja zasieję pewien, pewną, wiesz, nasionko tutaj za mojego życia w głowach pewnych ludzi i, i, i powiem im, ej, wiecie co. To jest fajnie, jakbyście to też innym powiedzieli, bo to jest pewna, pewna życiowa prawda, która zdaje mi się, że ją odkryłem i to się dla mnie sprawdza. A dla was? I oni się też przekonają, że dla nich też. I, i jeżeli ta idea się rozsieje, to przeżyje mnie. Nie? To jest to jest coś, co, co może ateiście dawać poczucie sensu, poczucie tego, że, że wiesz, że dba. Wiesz, myślę, że zresztą. Platon miał rację, myśląc, mówiąc, że, że to, co nadaje jakby sensu naszemu życiu, może się sprowadzać do, do prawdy, dobra i piękna. Nie? Ta, ta, te krytyczne myślenie może się tutaj możemy wpakować pod tą kategorię pogoni za prawdą, prawdy. Nie? Oczywiście może, mówimy też o moralności, nie? Czym, tym dobru moralnym. Możemy ulepszyć świat sprawiając, że, że inni będą w mniejszej nędzy, będą szczęśliwiej, z większą satysfakcją przeżywać życie. Nie? No i oczywiście jest sztuka, nie? Którą, którą możemy siebie częstować i innych częstować, możemy tworzyć ją, nie? możemy zostawiać ten świat piękniejszym. To wszystko nadaje sens naszemu życiu. Nie jestem w stanie zaoferować jakiejkolwiek historyjki, co do tego. Że wiesz, że nagle ja umieram, ale obudzę się w lepszym świecie. To nie jest dla mnie dostępne. Nie? I wręcz wiem, że na przykład sam Harris niekiedy mówił próbował tutaj taką, taką optymistyczną nutę wrzucić, że no, no nikt nie wie, jak jest po śmierci. Nikt nie wie. No to już taki trochę agnostycyzm. Tak, tak. Taki no... ateizm ze szczypną agnostycką. Tak. No, i myślę, że to jest o tyle prawdą, że no, 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 no jasne, no, nie jestem martwą osobą i nigdy nie byłem, i nie spotkałem żadnej martwej osoby, więc nie mogę jej zapytać, jak tam jest po drugiej stronie. Ale moim najprostszym wyjaśnieniem, nie, które, które oferuję po przeanalizowaniu przeróżnych danych na temat zwierząt w ogóle na tej planecie, jest takie, że jesteśmy jednym z nich. A, i, i, I nie widzę najmniejszego powodu, żeby sądzić, że, że wiesz, jest pewien duch w tej maszynie. Nie? Więc, moją najprawdopodobniejszą odpowiedzią jest, że jak pójdę do piachu, to pójdę do piachu. Nie? Moje truchło po prostu utkwi w tej ziemi i koniec. Więc to, co, co powinniśmy oferować światu, powinno być jeszcze tutaj za naszego życia. Oferujesz światu między innymi swój kanał, który jest bardzo popularny i jest sporo ciekawych, wartościowych i przede wszystkim no, niezwykle pieczołowicie, powiedziałbym, z perspektywy widza, przygotowanych materiałów. Tu jeszcze dodam od siebie, że no cieszę się, że możemy tak sobie porozmawiać o ateizmie bez skrępowania, bo muszę przyznać, że dla mnie było to kiedyś niewyobrażalne pomyśleć, że ja będę mógł publicznie kiedyś powiedzieć, że jestem ateistą i tam jakiś czas temu to powiedziałem na kanale i no tak się zacząłem zastanawiać, czego ja się właściwie obawiałem, no ale tak to jest czasem z taką presją społeczną, czy też presją środowiskową I tutaj tak powoli już kończąc, to wróćmy do kościoła katolickiego i no taka perspektywa ateistyczna to chyba jest bezlitosna dla kościoła, który z tej perspektywy jest po prostu jednym wielkim przekrętem, bo od dwóch tysięcy lat obiecuje coś, czego nie ma, no ale bierze w zamian za tę obietnicę realne, dobra, realne zasoby. Już nie tylko mówiąc o pieniądzach, tych słynnych symbolicznych, dawanych na tace, ale wpływy polityczne, ustrojowe i tak dalej. No więc, no właśnie, jaki Twój komentarz do tego? No cóż, jeżeli chodzi o traktowanie, znaczy, żeby użyć słowa przekręt, musielibyśmy też sprecyzować, co do no tak. publicystycznie tutaj... trochę, tak powiedziałem. Aha, aha. Ale no, w jakiejś mierze, no może oszustwo, można by powiedzieć. Wiem, że to bardzo. Bardzo mocno brzmi, ale jak inaczej do tego podejść, jeżeli jest nam obiecywane coś, o czym my tutaj wiemy, że tego nie ma, i w zamian za to coś ten, który obiecuje, dostaje? Oczywiście to nie tylko chodzi o katolicyzm, bo wszelkie warstwy kapłańskie istniały zawsze, kiedy wchodziło w grę cywilizowanie, powiedzmy, ludzkości. I to nie mówimy tylko o katolicyzmie, no ale pytam o ten katolicyzm, no bo tak jak powiedziałeś na początku, jesteśmy w Polsce jednak katolickiej, a nie innej. Tak, no, no więc dorzuciłeś tutaj też te słowo oszustwo i przekręt. No, może, yy, i też nie chcę, wiesz, jakoś negatywnie się, do, do, znaczy może powiem jaka jest moja najszczersza ocena, czyli yy, uważam, że yy, można sobie zadać kilka pytań, na przykład takie, czy, czy ludzie, którzy... W pierwszej kolejności zaoferowali daną religię, zdawali sobie sprawę z tego, że tak nie jest. Nie? A potem możemy sobie zadać pytanie, czy ludzie, którzy przychodzili jako dalsze pokolenia, nie zauważ, że nasza religia. Ci, ci, ci księża, którzy teraz się dowiadują, że wiesz, Pan Jezus umarł na krzyżu, potem wstał z martwych trzeciego dnia, bla, 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 oni nie mają najmniejszej, spos najmniejszej wiesz, metody przekonania się, czy tak było naprawdę. A z y, m, analizy słowa oszustwo, kłamstwo, przekręt, myślę, że można wyciągnąć, że jest to świadome wprowadzanie ludzi w błąd, y, kiedy my sądzimy, że wiemy, jaka jest prawda, że, że prawda jest tak, odwrotna, ale oferujemy coś im, co sami uważamy za, za błąd, żeby innych w błąd wprowadzić. No to może użyjmy słowa złudzenie w takim razie. Wielkie, masowe złudzenie. Jeśli chodzi o ten termin, o to pojęcie oszustwo, no. Może rzeczywiście to jest zbyt mocne, aczkolwiek ja osobiście uważam, że to oczywiście jest moje takie subiektywne przekonanie, ale że wie, więcej niż wielu katolików myśli, więcej księży, a już nie mówiąc o hierarchach wyższych, zdaje sobie sprawę, że to właściwie jest przekręt. No to jest moja taka publicystyczna, oczywiście subiektywna wyłącznie teza, No to, ale tutaj wchodząc na takie pozycje, może bardziej. Mniej wojujący, bardziej takie wyważone, no to powiedzmy o jakimś masowym złudzeniu. No, to chyba tutaj możemy tak powiedzieć bez gigracyzmu. No, prioratywnej... mam pewne przemyślenie do, do tej bardziej takiej sceptycznej albo negatywnie się zapatrującej na kościół tezy. Niegdyś rozmawiałem z Karolem Fiałkowskim i on zaoferował mi taki eksperyment myślowy, że powiedział, że A spróbujmy, spróbuj na chwilę sobie wyobrazić, ja nie mówię, że tak jest, ale spróbuj sobie na chwilę wyobrazić, że główną, głównym celem, jaki przyświeca Kościołowi katolickiemu jest jego własny interes. Czy, czy z tej perspektywy pewne skandale, które raz za razem widzimy w mediach, nie są dobrze wyjaśnione, i ich zachowanie względem tych skandalów, nie? To przenoszenie ludzi do innych parafii, pewne A. tuszowanie i. Zawsze brzmiało to dla mnie konspiracyjnie, ale nie jestem w stanie odmówić, że racji Karolowi, że rzeczywiście to wygląda, to wygląda na świetnie wyjaśnione, jeżeli zauważylibyśmy na chwilę, że oni to robią. Słyszymy bardzo, bardzo często dobro Kościoła, że jest najważniejsze dobro Kościoła. Kościół jest tutaj reprezentacją Boga na ziemi, więc no, takie wyjaśnienie interesu swojej instytucji jest samoakceptowalne. Powiedzmy, łatwo coś takiego przyjąć. Tak jest, tak. No, ale wracając do tego spojrzenia na to jako pewne złudzenie, pewne, pewien błąd, pewien błąd myślowy, pewną, pewnie też niekiedy wynik indoktrynacji, niekiedy w ogromnej ilości przypadków. No tak, tak, tak właśnie widzę katolicyzm. Nie? Jako, ludziom trudno jest spojrzeć na to, kiedy urodzili się, nie, nie wiem też czemu. Nie? W pewnym sensie z obecnej perspektywy zdaje mi się to dość oczywiste, i ta, ta idea, że kurde, ja jestem takim szczęśliwcem. Że urodziły się w Polsce, gdzie akurat ten rodzaj religii, który sprawdziwy, prawdziwy jest, jest promowany tu i ówdzie i na każdym koncie. Nie? Zdaje się to być dość łatwo myślą do pomyślenia, że kurde, tu jakiś geograficzny przypadek miał miejsce, jako że mniejszość ludzkości to katolicy, mniejszość ludzkości to chrześcijanie w ogóle. Nie? Więc zdaje się to być pewien taki, taki, rzut kostką. Po prostu też niekiedy porównuje to że w ten sposób, że Religie niosą się trochę tak jak przesądy. Nie? Czy to nie mówi wiele nam o religiach? Że są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale bez jakiegokolwiek poparcia, które byłoby wiesz, namacalne, które byłoby w dowodach. No więc na katolicyzm, czy to w wydaniu współczesnym i modernistycznym, czy to w wydaniu szóstakowym, czy szymonobańkowym, tradycyjnym, patrzę. Patrzę w ten sposób, że jest to pewna fałszywa wersja opowiadania o rzeczywistości. Nie jest to pewien zbitek idei, które może są zrozumiałe, ale, ale po prostu nie pokrywają się z tym, jak jest naprawdę. A jeżeli ktokolwiek chciałby twierdzić, że jest inaczej, to czekam na dowody. Dlaczego, jeszcze tutaj zapytam, to ma charakter tak masowy? Ogólnie religia, religijność i też katolicyzm, właśnie. Hmm. No, bo to jednak jest troszkę taki gorzki, powiedzmy, wniosek, że mówimy o złudze Jeżeli mówimy o złudzeniu, no to jednak dosyć masowym, tak? Masowo wpływającym na historię. Oczywiście Kościół też miał swój dobry wpływ w tak. pewnych okresach na cywilizację, na rozwój myśli, na rozwój filozofii. Tego nie negujemy, ale no już mamy trochę inne czasy. I tej... tych złudzeń jest sporo wciąż ludzi, którzy tak, mają te złudzenia. Tak. No więc jeżeli mielibyśmy odpowiadać na pytanie, dlaczego człowiek jest tak podatny na, na złudzenia tego typu, to myślę, że, że po pierwsze należy powołać się na naturę ludzką. Więc Ateiści niekiedy chcą twierdzić, że, że jest jedno plemię, plemię, plemię piracha, które nie wierzy w żadnego Boga i jak antropolodzy do nich dotarli, to odkryli, że nie, ma, nie mają religijności żadnego typu. Kiedy ich zapytali, jak powstał świat, to członkowie Piraha odpowiedzieli, że nie, nie, nie. On tu już od zawsze był. Po prostu te gwiazdy, one zawsze tak były. No i to jest prawda. Ale Piraha wierzą też w duchy. Absolutnie. Praktycznie, praktycznie każda cywilizacja i kultura, jaka kiedykolwiek powstała, wierzy w jakieś niematerialne umysły. Nie? Myślę, że to jest część naszej natury, żeby dopowiadać sobie te, te agensy, te, te, te podmioty. Które są te, te, te umysły, nie? które są jakoś niezależne od jakiegokolwiek ciała? Myślę, że to może być też wyciągnięte z pewnych obserwacji na temat naszego oddechu i że przestajemy oddychać, kiedy umieramy. Więc martwi ludzie to, to, to osoby, które, albo że, że może coś, wiesz, coś, co jest spektralnego, tak jak wiatr, wychodzi z nas, kiedy umieramy. Przeróżne wytłumaczenia można tutaj dawać, ale myślę, że w naturze ludzkiej jest coś, co. Pod wpływem też niepewności, każe nam się domyślać, że ktoś to zrobił. Nie? Taka jest też natura konspiracji, nie? Że, że oferuje się teorię, że no, no są jacyś ludzie, którzy tak zrobili. Nie? Też zauważ, jak wiele, jak wiele zjawisk naturalnych, fenomenów naturalnych, takich jak, jak pioruny, nie? jak powstanie gatunków, jak, jak powstanie pewnych takich kręgów, grzybów. To wszystko było w przeszłości przypisywane czy to duchom, czy to bogom, czy to diabłom, czy to wróżkom. Mamy coś w sobie według mnie, nie? co każe nam domyślać się tych, tych niematerialnych umysłów. Okej, okay, to ostatnie pytanie właściwie. Jak jest twój ulubiony katolicki radykał i dlaczego? <laughs> mm hmm... Kurde, no stawiasz mnie. Wiesz, to jest tak, jakbyś mi kazał między swoimi dziećmi wybierać. No ale dobra, no, powiedzmy, że Dawid Mysior jest dla mnie człowiekiem, który przechodzi wszelkie moje oczekiwania. Nie? Ostatnio wychodzi z niego, że, że Murzyni, jak to on mówi, właściwie to nie powinni za bardzo się, się parać z białymi kobietami. Co, co, co chwila słyszymy antysemicką odzywkę z jego ust co chwila o tym jak to szczepionki, do dzisiaj utrzymuje, że szczepionki są straszne do dzisiaj utrzymuje, że mają straszliwe konsekwencje na tych, którzy je wzięli Węższy spisek wszędzie komunizm jest są dwa światopoglądy według niego komunizm i katolicyzm a wszyscy co nie są katolickami, katolikami to w ten czy inny sposób czy sobie z tego zdają sprawę, czy nie są jakby członkami nurtu komunistycznego no, wiadomo, nie, ten marksizm kulturowy, neomarksizm i wszystkie te hity u niego znajdziemy refleksji na, na, na poziomie tego, czy dobrze wybrałem katolicyzm jako mój światopogląd. no Trudno będzie znaleźć jakąkolwiek, natomiast opowiadanie z rzeczywistości, z perspektywy kompletnego szura, w tym zawsze można na nim polegać. To on zawsze dostarcza. Także, Dawid. Okej, okay. dzięki za odpowiedź na to zaskakujące trochę, jak widzę, pytanie, no ale takim zabawnym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę, która myślę, że była bardzo ciekawa, przynajmniej mi się bardzo ciekawe z Tobą rozmawiało. Dziękuję za poświęcony czas, jeszcze raz dziękuję Bartkowi za tę inicjatywę. Dzięki bardzo. I, i Łukaszu, no jeszcze raz dzięki za to, co robisz i... No, i wszystkiego dobrego, co mógłbym tutaj powiedzieć. Wszystkiego dobrego.